Parowóz RQ-47. Nie był. Nieco ponad 9 metrów długości. Rozwijał prędkość 45 km na godzinę, a więc nie dla niego były dalekie podróży. Licznicy płyty Felgo, stąd nazwa RQ-47. Był to młodszy brat. W czasie, kiedy Polska odradzała się po ponad wieku, Polska biedna, zadbana, to było właśnie efektem tej 123-letniej niewoli, ale niesłychanie szybko odbudowywała się i sama ruszyła budowa centralnego okręgu przemysłowego. Tym biednym zadbanym. Stalowa Wola to przecież miasto, które powstały w połowie lat 30. w pobliżu Boforsa. 40-milimetrowe, nowoczesne działko przeciwlotnicze. I przemysłowego spłaciły swój dług wobec i podjęły tę walkę 1 września 1939 roku. Dowódca pociągu pancernego połączył się z dowódcą składał meldunek o gotowości do boju. Choć jeszcze nic ani pułani, ani załoga pociągu pancernego nie zdawał sobie sprawy, jak ciężki, jak krwawy bój ich czeka. Kapitan Malinowski meldował. Panie pułkowniku, znajduje się kapitan Malinowski. To była forteca maszyna, chociaż wydawałoby się, że tak łatwo go zniszczy. Sprawdzał się doskonale. Złożono podkłady, szyny, wszystko co było konieczne do naprawienia września około godziny 8. Czołgi niemieckiej dywizji pancernej zaatakowały stanowiska brygady, wołyńskiej brygady kawalerii. W stronę naszych pozycji. Samochodów pancernych. Kapitan Malinowski meldował dowódcy wołyńskiej brygady kawalerii. Zgrupowanie niemieckich czołgów. Zniszczył kilkadziesiąt z nich, ale Niemcy wezwali na pomoc samolotu. Wycofać się z pola bitwy. Tego dnia wieczorem. Tragiczna jest historia tego parowozu. PM-36-1 i 36-2. Były dwa takie parowozy. Pierwszy z nich, różniący się od tego bardzo piękną aerodynamiczną opinię na wystawie w Paryżu, na międzynarodowej wystawie w Paryżu. Nie wiemy, co stało się z tamtym, z tamtą lokomotywą. Zaginęła. Tak się
połowie września 1939 roku dojechał do Lwowa. Obrońcy Lwowa wyszli z miasta i nie dotrzymali. Entrapię aresztowano polskich oficerów i zamordowano ich w Charkowie. Również piękna Helena dostała się w radzieckie ręce. Co widziała w czasie wojny, czego świadkiem była, tego nie wiemy. Wrócił do Polski w 1947 roku i po remoncie w czasie wojny Niemcy wyprodukowali ponad 6 tysięcy takich parowozów BR-52. Tego parowozu związała się z polską historią. Spotkał się z dowódcą oddziału partyzanckiego Cezarem Sobą. Przygotowali wykolejenie pociągu, którym miał jechać Adolf Hitler. Czekali długo, aż w środku nocy zobaczyli światła nadjeżdżającego parowozu. Czy był to parowóz BR-52? Bardzo możliwe. Lokomotywa i wagony. Podobno pamiętowy bardzo dużo. Po raz pierwszy i tym razem miał szczęście. W Malborku zatrzymał go za walczem Gdańska. Hitler nie przyjechał tej nocy do Berlina. Dwa. Rozpoczęły pracę przy odbudowie naszego zniszczonego kraju. Polskę, Czechosłowację, Węgry, Rumunię podporządkowywał radzieckiej dominacji. Europa rozpadała się na dwie części. Oszeluję o podjęcie zaszczytnego wyścigu pracy! Brawo! Dzięki temu zyskaliśmy 103 tony węgla dla narodu! Brawo! Lokomotywa przekazanych nam jako dar od ludu pracującego kraju. Ojczyzny, to
chcieli gruź gazowego. Proszę bardzo, Rumunię, Bułgarię i mocno trzeba. Przez ogromnie wiele lat. A lokomotywy z tamtego czasu były tego świadkami. Polacy uważali, że ten człowiek, który 2 lata wcześniej wyszedł z więzienia, potrafi zmienić kraj. Manifestowano poparcie dla towarzysza Wiesława, taki był jego wojenny pseudonim. Warszawiec tak bardzo związał się z naszą polską historią. Okresem szczególnym w historii nie tylko Polski, ale i całego pierwszego roku. Załoga pociągu relacji Warszawa-Poznań, Polska Friedrichstrasse, zobaczyła ze zdziwieniem, z przerażeniem, że wzdłuż peronu wyrosła metalowa ściana oddzielająca ten międzynarodowy teren od innych, a wzdłuż pociągu stanęli niemieccy energowcy żołnierze w rozkroku, charakterystycznych czapkach i bryczesach, które Polacy paszą, rozstawiający zapory z gruzu kolczastego do tego krańca zachodniego. Ale tej nocy to się skończyło. Szybko uszczelniano. To z Polski wyszedł duch wolności, który sprawił, że w roku 1989 runął mur.
Historia, która powstania wielkopolskiego, z którego tak jesteśmy dumni. Bo taka jest historia tych lokomotyw. I taka jest nasza polska historia, którą w ogromnym skrócie przedstawiłem Państwu. Bo te lokomotywy żyją.